mojaoleśnica.pl. Można zobaczyć stare komputery z lat 80., z lat 90., Amigi, Atari, stare konsole do gier, Sega, Atari 2600. No, będzie też później pokaz demo sceny, czyli dem robionych. Do dzisiaj istnieje demo scena, gdzie graficy, muzycy, programiści wyciągają wszystko, co możliwe z komputerów, żeby zaprezentować właśnie dema, czyli połączone takie jakby animacje z muzyką. To będzie później, z prawdziwego sprzętu, nie z YouTube, także myślę, że to będzie ciekawe. Tak samo muzyka, która będzie puszczana później, będzie... Klasyczne 8-bitowce. Znaczy 8-bitowce i 16-bitowce, tak samo Amiga 1200 jest 32-bitowa. No ale to wszystko stare komputery. Dzisiaj jest też trochę moda na to, także dużo ludzi, 30-latków dzisiejszych, przychodzi zobaczyć, żeby poczuć się tak jak kiedyś, jakby jest taka trochę nostalgiczna rzecz. Ale też były też dzieciaki, które przychodzą zobaczyć stare gry, które tak naprawdę przypominają im gry z komórek i z tabletów, dlatego że to jest jakby cofnięcie się takie w technologii i wiele z tych starych tytułów na przykład jest wydawanych ponownie na tablety czy te systemy przenośne. Mojaoleśnica.pl